Problem zadłużeń narasta. Szczególnie niebezpieczny może być w przypadku małych podmiotów, w przypadku których nawet kilka opóźnionych płatności może spowodować poważne problemy. W dzisiejszym filmie przedstawimy kilka wskazówek, jak radzić sobie z problemem opóźnień w płatnościach w małej firmie usługowej. Weryfikacja kontrahenta jeszcze przed rozpoczęciem współpracy to bardzo istotna kwestia. Szczególnie w przypadku segmentu business to business mamy przynajmniej kilka możliwości. Ewidencje CEIDG oraz KRS, rejestr REGON, sprawozdania finansowe czy też internet. Jeśli zidentyfikujemy już na tym etapie zadłużenia wobec innych podmiotów, warto przemyśleć zasady współpracy z takim kontrahentem. Warto wprowadzić procedurę okresowego sprawdzania wszelkich płatności i reagowania zgodnie z wcześniej ustalonym planem, jeśli występują opóźnienia. Niepotrzebne odkładanie kontaktu z kontrahentem w nieskończoność może znacznie pogorszyć naszą sytuację. Warto w miarę możliwości pozostawać w stałym kontakcie z klientem, szczególnie w przypadku kluczowych umów, których zobowiązania stanowią poważny procent budżetu przedsiębiorstwa. Pozwoli to na szybszą identyfikację problemu i korzystniejsze dla obu stron jego rozwiązanie. Nie każda umowa będzie korzystna z punktu widzenia całej firmy. Warto okresowo przeprowadzić przegląd kluczowych umów, szczególnie tych rozliczanych okresowo, pod kątem ich ogólnej opłacalności. Może to być niezwykle istotne, szczególnie w okresie dużego wzrostu inflacji, a tym samym kosztów realizacji danej usługi. Jeśli zmiany na rynku spowodowały, iż umowa nie jest już korzystna, warto rozważyć jej zmianę lub jej zakończenie. Kolejną sprawą jest sposób rozliczenia usługi. Warto w tym zakresie przyjąć jedną spójną strategię, biorącą pod uwagę zasady panujące na danym rynku, opłacalność, ryzyka występujące przy poszczególnych formach rozliczenia oraz preferencje przedsiębiorstwa. Istotną kwestią jest również prawidłowa identyfikacja i analiza najważniejszych ryzyk związanych z realizacją zarówno poszczególnych usług, jak i działaniem całego przedsiębiorstwa. Poprawnie wykonana może dać wiele wskazówek na temat sposobu realizacji oraz rozliczeń, które warto stosować, aby zminimalizować problem opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów.